Siemano, siema, zobaczcie, w końcu kładzior gotowy, poszerzony, obniżony, poprzerabiany. Pogoda nawet dopisała, więc wam już pokazuję. Nagrywam z telefonu, więc troszkę trzęsie, ale tak jest lepiej. Na pierwszy rzut oka widzicie już lampki, zmienione lampeczki. LEDowe wleciały, lerumbiste. O, kierunek. Lampki kupione w Polsce w Best Quad Olkusz. Polecam wam jak najbardziej, bo macie lampki dostępne od ręki. Nie trzeba zamawiać z Chin. Możecie dostać też fakturę. Także polecam jak najbardziej. Jeszcze nie były testowane w nocy, ale wydaje mi się, że będą ostro świecić, bo w garażu troszeczkę już sprawdzałem. Także lampki kocur. Co jeszcze? Obniżyło się zawieszenie. Obniżyłem go tutaj z tyłu na kiwaku. A tutaj tego nie będzie widać. Zglebił się 10 cm osłona silnika od ziemi. Także jest grubo obniżony. No i widzicie, znowu nie naciszyłem się długo kołami terenowymi, bo przejechałem chyba na nich z 3 km od kolegi do garażu i od razu wleciały te. Bo już byłem ciekawy tego obniżenia. Oczywiście jest z regulacją, więc mogę go w każdej chwili podnieść, zmienić koła i znowu lecieć w teren. Także spoko. To są takie najważniejsze rzeczy. Z mechanicznych jeszcze tutaj już ją widać. Nowiutka sztycunia wleciała z Yamaszki. Miałem problem z dopasowaniem tych mocowań, bo moje stare nie pasował rozstaw. Musiałem kupić takie. Innych nie mogłem niestety znaleźć. No i kierownica jest wyższa, acel założona. Także jest teraz lepsza pozycja. Tu nie mam właśnie mocno podniesione, więc bardzo wygodnie mi się siedzi. Już wam pokazuję jeszcze, co tu wleciało. O! Plastiki się troszkę pozmieniały. Zamówiłem sobie nowy grillek. Oryginalny z Yamaszki. Pod grill jest ta osłona chłodnicy, bo miałem ją też w kolorze fluo. A chciałem go, wiecie, troszeczkę tak przyciemnić, bo za dużo było tego koloru i... No i teraz jest moim zdaniem lepiej. Już wam pokazuję. Tu jeszcze ten plastik, bo grill i ten plastik, tutaj osłona zbiornika. Ona też była fluo, teraz jest czarna i nawet tu do tej okleinki fajnie pasuje. No zobaczcie, z tej perspektywy się prezentuje bardzo fajnie. Tu jeszcze wyleciała blaszka, szpina ATV, czarne paski nerw barów, bo były też fluo. A i pojawiły się, widzicie, nareszcie skarpety Special Edition, bo to są już do tego rocznika 2.2. One wychodziły w takich kolorach. Także skarpety już są. Paseczki czarne. Tu mamy tak samo skarpetunie. O. Wiem co jeszcze. Bumperek, bo pamiętacie, że był Squad Racing srebrny, ale po wyjechaniu dosłownie dwa razy w zimę na śnieg od soli był cały w kropki. Nie dało się tego spolerować. Stwierdziłem też, że nie pasował do niczego, bo mam dużo tutaj dodatków czarnych, więc pomalowany proszkowo. Czarny półpołysk, żeby mi pasował. Nie chciałem pełnego połysku, żeby mi tutaj do nerw barów pasował. Wahacze mam czarne. Przedni bumperek jest czarny, więc teraz jest gitara. No ogólnie to czarne troszeczkę pozmieniało tego kłada, muszę wam powiedzieć. Bardzo mi się teraz podoba. No co, nowy olejek, nowe filtry. Przygotowany do sezonu jak najbardziej. Można zapierniczać, a powiem wam, że
Tak, skurczysyn teraz zapieprza. Bo wiecie, ma te malutkie kółka i ma teraz takie przyspieszenie, że no przy dodaniu gazu unosi przód do góry. Zapiernicza niesamowicie. Aż jestem w szoku. Dawno nie jeździłem na tych kółkach. No i na szosę to jest potwór. Potwór naprawdę. Oj, zobaczcie. No, teraz mi się już zaczął podobać. Poprzerabiany. Super. Dobra, jedziemy się karnąć. Powoli, bo obniżonym w terenie na szosówkach, żebym nie obtarł nigdzie, muszę uważać. A, to tutaj jestem, wiem. Kurde, mordki, myślałem, że dojechałem do ulicy. No to niezła ulica. Gdzie ja się tu spieprzyłem na tych szosówach? Ale w sumie fajna miejscówka.